Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na wspólne dzierganie ciepłej czapki. Wykorzystamy piękny, efektowny splot, który bardzo ładnie prezentuje się na czapce o nazwie Puff Stitch. A ja po cichu mówię na niego puchate pęczki. Jest bardzo prosty do opanowania i na pewno Wam się spodoba. Tak więc zapraszam. Do wykonania czapki wykorzystam przepiękną włóczkę Angorę. Jest to połączenie moheru i akrylu. I w motku mamy 100 gram włóczki, czyli dokładnie 500 metrów. Włóczka jest w cudownym liliowym kolorze. No i oczywiście link do niej podam Wam w opisie filmu. Przyda nam się również szydełko 3,5 mm oraz nożyczki. Czapkę będziemy robić dwoma nitkami, czyli potrzebne nam są dwa kłębuszki angory. No i będziemy dziergać dwoma nitkami jednocześnie. Dlatego też szydełko mamy nieco grubsze. Zaczynamy od wykonania pętelki. I następnie robimy 5 oczek łańcuszka. Mamy 5 oczek, zamykamy je oczkiem ścisłym w kółeczko. I teraz będziemy pracować ściekiem, który jest nazywany puff stitch. Polega on na tym, że będziemy wyciągać nieco pętelki włóczki. Już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądało. Na początek robię dwa oczka łańcuszka, następnie narzut na szydełko, wkłuwam się w nasze kółeczko i wyciągam nitkę. I tą nitkę wyciągam wysoko, na wysokość tych dwóch oczek łańcuszka, czyli jakby pierwszego słupka. Narzut i kolejny raz. Wkłuwam się w kółeczko i wyciągam pętelkę. W ten sposób. I teraz narzut i przeciągam nitkę przez wszystkie pętelki. W ten sposób powstaje mi taki właśnie puchaty pęczek z naszej włóczki. Dwa oczka łańcuszka przerwy. Tu muszę nawinąć nitkę. I jeszcze raz. Teraz nie zaczynamy już od dwóch oczek łańcuszka, tylko robimy narzut, wbijamy się w kółeczko, wyciągamy nitkę. Narzut, czyli to jest raz. Narzut. Dwa. Narzut. Trzy. I przeciągamy nitkę przez wszystkie pętelki. W ten sposób. Dwa oczka łańcuszka i kolejny raz. Takich puchatych pęczków w naszym pierwszym okrążeniu potrzebujemy 6. Dwa oczka przerwy. I możemy połączyć się teraz tutaj z tym oczkiem zbierającym się łączymy, czyli w tym miejscu. I tak, moi drodzy, powstał nam czubek naszej czapeczki. Przechodzimy do kolejnego okrążenia. Oczkiem ścisłym przechodzę tutaj pod łuk, czyli tu, gdzie miałam dwa oczka łańcuszka. I teraz zaczynamy, czyli dwa oczka łańcuszka do góry i robimy nasz puff stitch, czyli narzut, raz, narzut, dwa. Tylko dwa razy, nie trzy, bo mamy tu już dwa oczka łańcuszka na początku. Przez wszystkie pętelki. Dwa oczka łańcuszka
rozdzielające i kolejny puff stitch pod ten sam łuk. Czyli narzut raz, narzut dwa, narzut trzy. W ten sposób i przez wszystkie pętelki. Okay. Przechodzimy teraz pod drugi łuk, czyli robimy dwa oczka łańcuszka i znowu narzut pod drugi łuk. Raz, narzut, dwa, narzut, trzy. I przeciągamy. Dwa oczka łańcuszka i znowu puff stitch pod ten sam łuk. Raz, dwa, trzy. No i teraz, moi drodzy, jak widzicie, w tym okrążeniu pod każdy łuk z poprzedniego okrążenia wykonujemy dwa puchate pęczki, które są rozdzielone dwoma oczkami łańcuszka i między tymi parami puff stitchów również dajemy dwa oczka łańcuszka. Czyli przechodzimy pod kolejny łuk. Zrobiłam dwa oczka łańcuszka i pod kolejny łuk. Raz, dwa, trzy. No i już prawie skończyłam drugie okrążenie. Mam tutaj dwa oczka łańcuszka zrobione i łapię tutaj w oczko zbierające mój pierwszy taki ten puchaty pęczek, nazwijmy to, czyli puff stitch. Gotowe. Drugie okrążenie. Przechodzimy do okrążenia trzeciego. Znowu oczkiem ścisłym pod łuk. Dwa oczka łańcuszka. Narzut. Raz. Narzut. Dwa. Przeciągamy przez wszystko. Dwa oczka łańcuszka, które będą nam rozdzielać pary tych puff stitchów, narzut i pod ten sam łuk. Raz, dwa, trzy. I delikatnie przeciągamy. I teraz, moi drodzy, tych par pęczków puchatych nie rozdzielamy dwoma oczkami łańcuszka. Natomiast kolejną parę wykonujemy sobie tutaj, pod kolejnym łukiem. Nie przechodzimy do łuku, który jest między, rozdziela nam te dwa pęczki, tylko pod ten łuk tu po środku. Czyli teraz już nie robię żadnego oczka, tylko od razu robię narzut i wykonuję pierwszy puff stitch. Dwa oczka łańcuszka. I drugi pod ten sam łuk. Gotowe. Znowu nie robię żadnego oczka rozdzielającego. Przechodzę pod kolejny łuk. Narzut. Raz. Dwa oczka łańcuszka i drugi pęczek pod ten sam łuk. Znowu nie robię żadnego oczka rozdzielającego, kolejny łuk jest tutaj. Narzut i pęczek. Dwa oczka łańcuszka i kolejny pęczek pod ten sam łuk. Czyli dwoma oczkami łańcuszka rozdzielam pęczki, te dwa pęczki, które się znajdują pod tym samym łukiem. Tak to wygląda i w ten sposób postępujemy w całym okrążeniu trzecim. Tak wygląda prawie już całe okrążenie.
na końcu zrobiłam dwa puff stitche i już nie wykonując żadnego oczka łączę oczkiem ścisłym okrążenie. Tak to wygląda. Teraz przechodzę oczkiem ścisłym pod łuk pomiędzy dwoma pęczkami. Wykonuję parę pęczków rozdzielonych dwoma oczkami łańcuszka, czyli dwa oczka łańcuszka, narzut raz i narzut dwa, przeciągam, dwa oczka łańcuszka i pod ten sam łuk, raz, dwa, trzy, przeciągam. Teraz te pary będę rozdzielała dwoma oczkami łańcuszka, w przeciwieństwie niż to było w poprzednim okrążeniu. Przypominam, że jesteśmy teraz na czwartym okrążeniu, a więc dwa oczka łańcuszka i kolejna para pęczków między pęczki z poprzedniego okrążenia. Tak? Czyli nie robię teraz. Zresztą tu nie mieliśmy już łuku, ponieważ łączyliśmy te pary naszych pęczków bez wykonywania dwóch oczek łańcuszka rozdzielających, tak jak robimy to tutaj. Dlatego przechodzimy od razu pod łuk między parą pęczków z poprzedniego okrążenia. Raz, dwa, trzy. Jeżeli macie trudność z przeciągnięciem nitki, można delikatnie poruszać szydełkiem przy przeciąganiu. Dwa oczka łańcuszka i kolejny pęczek pod ten sam łuk. Widzicie, ja delikatnie ruszam szydełkiem, wtedy łatwiej mi przez pętelki przechodzi nitka. I znowu, teraz rozdzielamy dwa oczka łańcuszka. I przechodzimy teraz tutaj znowu pomiędzy dwa pęczki. I kończymy okrążenie dwoma oczkami łańcuszka i oczkiem ścisłym zamykamy. Gotowe. Przechodzimy sobie oczkiem ścisłym pod łuk. I teraz pod pierwszy łuk wykonujemy sobie parę pęczków puchatych. Raz, dwa, dwa oczka rozdzielające i drugi pęczek, w ten sposób. Teraz bez żadnego oczka kolejna para pęczków tutaj pod ten łuk z dwóch oczek łańcuszka. I dwa oczka. I znowu bez żadnego kolejnego oczka rozdzielającego następna para pęczków pod kolejny łuk. I w ten sposób mamy te trzy pary puff stitchy obok siebie. Gotowe. Mamy trzy pary, nie rozdzielaliśmy tych par żadnymi oczkami, ale po zrobieniu trzech par robimy dwa oczka łańcuszka i omijamy ten łuk z poprzedniego okrążenia. Tu nam się stworzy taki mały ażur, dziurka. Czyli dwa oczka łańcuszka, omijamy kolejny łuk i ponownie pod następny łuk robimy pęczek, dwa oczka,
pęczek. Bez oczka żadnego przerwy, kolejna para pęczków pod następny łuk. I trzecia para tutaj. I gotowe. Znowu zrobiliśmy 3 pary pęczków, a więc znowu pora na ażur, czyli 2 oczka łańcuszka i omijamy tutaj ten łuk z poprzedniego okrążenia. I kończę moje 5 okrążenie oczkiem ścisłym. Zamykam. Widzicie, powstał taki mały ażur. Mam tutaj. No i teraz, moi drodzy, pokażę Wam tak naprawdę ostatnie okrążenie, ponieważ to okrążenie, które teraz będziemy robić, będziemy powtarzać tyle razy, ile potrzebujemy. Ja zrobię długą czapkę, ponieważ chcę potem wywinąć mankiet. Wy możecie zrobić ją krótszą, bez mankietu, czyli tak naprawdę trzeba w trakcie dziergania przymierzać czapkę, nakładać na głowę, sprawdzać. No i zrobić tych okrążeń tyle, ile po prostu Wam potrzeba. A czyli ostatnie okrążenie, powtarzamy je potem już w kółko. Przechodzimy oczkiem ścisłym pod łuk. I teraz, moi drodzy, będziemy wykonywać pary naszych puff stitchy, czyli tych pęczków puchatych, pod każdy łuk z poprzedniego okrążenia, także pod ten łuk tutaj, ten, w którym mamy jakby dziurkę, pod którym mamy dziurkę, ażur. Czyli pod każdy łuk wykonujemy pary naszych pęczków puchatych i nie rozdzielamy ich oczkami. To znaczy między parą, w parze jakby tych pęczków, jeden od drugiego jest oddzielony 2 oczkami, ale pomiędzy parami tych oczek nie będzie. Już Wam pokazuję. Zaczynam od 2 oczek tradycyjnie. Narzut raz, narzut 2. Przeciągam. 2 oczka łańcuszka, no bo to moja para. Narzut. Raz, narzut, 2, narzut, 3, przeciągam w ten sposób. No i teraz przechodzimy sobie pod kolejny łuk, nie wykonując żadnych oczek. Od razu narzut, 3 nabrania, 2 oczka łańcuszka i pod ten sam łuk kolejny pęczek. Nie robimy żadnego oczka. Następny łuk. Dwa oczka w parze, pod ten sam łuk, drugi pęczek, ok. No i teraz jest ten nasz tutaj łuk z 2 oczek łańcuszka, nie robię żadnego oczka, od razu wykonuję. Splot, no i drugi pęczek. No i tak jak powiedziałam, moi drodzy, postępujemy tak, wykonujemy kolejne okrążenia, a tyle tych okrążeń, ile będzie nam potrzebnych. Czyli w każdy łuk wkuwamy się parą puff stitchy rozdzielonych 2 oczkami łańcuszka. Natomiast między tymi parami już tutaj nie mamy żadnych rozdzielających oczek. No i ja do Was wrócę, jak już zrobię tych okrążeń tyle, że będę mogła uformować czapkę. Wystarczy mi na czapkę z mankiecikiem.
A tak, moi drodzy, prezentuje się już gotowa czapeczka. Jak widzicie, zrobiłam do niej dosyć szeroki mankiet, mniej więcej na 7 okrążeń. Odwinę go teraz, żeby Wam pokazać, jak długa jest czapka. Tak wygląda. Po zawinięciu mankietu ja go złapię jeszcze w kilku miejscach niteczką, tak żeby był równiutko zawinięty, żeby się nie odwijał, żeby ładnie wyglądał i ładnie się trzymał. Ale jak sami widzicie, splot, ten puff stitch, bardzo efektownie wygląda i bardzo ładnie układa się na czapce. Do tego czapka jest mięciutka, puchata i bardzo cieplutka. Włóczki zostało mi tyle, także jeszcze starczy na nieduży szaliczek albo chustę pod szyję do kompletu z czapką. Moi drodzy, na koniec jeszcze chciałam Was zaprosić do passart.pl. Jest to miejsce, które jest skarbnicą kordonków, włóczek i innych przydasiów dla rękodzielników. Także bardzo serdecznie je polecam. No i oczywiście zapraszam Was na mój blog crochet.pl. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału na YouTube. A jeżeli filmik w jakiś sposób Was zainspirował, przydał się, albo po prostu Wam się podobał, to bardzo proszę o kciuk w górę. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko, trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie! By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.